No niech porozmawia ta, proszę Państwa, Czubaszek, skoro kultura do... I tu wrócę do własnego wątka. Wrocławia pojechał. By Państwo pozwalał. Pogadamy. Jeśli politycy mogą mieć różne wady, zalety, no różni mogą być, ale jeżeli się pokazuje, że są nieskuteczni, słabi i rozmanłani, to za kimś takim się nie idzie. A tutaj Prawo i Sprawiedliwość świetnie wykorzystuje wszystkie słabości oponentów. I to i z prawej, i z lewej strony, i ze środka. I bardzo ładnie to punktują. To można by całe analizy księgi można by pisać i pewnie one kiedyś będą. I teraz jedyną władzą stabilną, która potrafi was poprowadzić gdzieś, no ad astra per aspera, powiedzmy. Jesteśmy na dzisiaj my, nie ma nic innego, albo my, albo chaos. Zaczyna się coś takiego rysować. I ten niedosłuch naszej opozycji, zresztą z Platformą Obywatelską na czele, o czym jeszcze pewnie będzie, jest tutaj nie tylko niebezpieczny, ale on już zaczyna działać na zasadzie Talleyranda. To nawet nie głupota, to błąd. I jak tak dalej pójdzie, to Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory i to wygra w cuglach, a Jarosław Kaczyński spełni marzenie, bo powiedział, był nie tak dawno w końcu, że będzie rządził do 90 chyba. O, właśnie. Jacek Niedzielkiewicz, co z tą Platformą Obywatelską, która popełnia szkolne błędy? Znaczy, Platforma jest zajęta samą sobą, ale z drugiej strony oddajmy Grzegorzowi Schetynie, że jeżeli miał wyciąć swoich wrogów, a wrogiem był Jacek Protasiewicz i miał wyciąć Michała Kamińskiego, to jeżeli nie wyciął ich pół roku temu, to teraz w trakcie wakacji, w zeszłym tygodniu, kiedy Sejm zajmował się wieloma ważnymi sprawami, był najlepszy moment, żeby to zrobić. Według mnie sytuacja polityczna w Polsce, jeżeli będą się nastroje pogarszać, to będzie jednak wzmacniać lidera partii opozycyjnej, największej partii opozycyjnej. A liderem partii największej opozycyjnej jest Grzegorz Schetyna. I Grzegorz Schetyna może niezbyt wiele robić. Nie musi być wcale nie wiadomo jak bardzo charyzmatyczny. Nie musi pociągać ze sobą tłumów, nie musi być twardy, nie musi być porywający, ale jest jakąś alternatywą. Więc z biegiem czasu może się okazać, że ludzie jednak zwrócą się w stronę Platformy Obywatelskiej, czyli też w stronę Grzegorza Schetyny, więc jakiekolwiek konflikty, problemy w obozie rządzącym mimo wszystko według mnie będą wzmacniać. Ja się zacznę nie zgadzać. Ja też bym się chciała nie zgodzić. Jednak ta charyzma, to uwodzenie, to jednak by się Grzegorzowi Schetynie przydało. Oczywiście, żeby się przydało, ale z drugiej strony Grzegorz Schetyna ma też jedną z najważniejszych cech w polityce, a mianowicie cierpliwość. Grzegorz Schetyna potrafi czekać, doskonale wie, kiedy są wybory, doskonale wie, że najpierw musi sobie uporządkować partię, doskonale wie, że najpierw musi też zwalczyć opozycję, poczekać, aż się wypali kot. I ten kot będzie mógł sobie jakoś podporządkować. Musi sprawić, że Ryszard Petru będzie jednak tym nowym, któremu się nie udało, który nie potrafił wykorzystać tego efektu świeżości, bo mam wrażenie, że Ryszard Petru przegapił ten efekt nowości, żeby móc rozbudować nieco swój elektorat, prawda? Tak, a Grzegorz Schetyna czeka, będzie knuł, bo sam mówił w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że ktoś knuć musi. I jego moment w pewnym momencie przyjdzie. Najważniejsze jest, żeby uporządkować sobie partię, sprawić, że ona będzie silna, mocna, a w odpowiednim momencie ruszy. Piękne myślenie życzeniowe, Atoli. Naprawdę to jest myślenie po linii pragnień, bo można tak rzecz analizować, ale... Tu zgłaszam pierwsze, ale... Jak długo można porządkować partię i jednocześnie pokazywać kuchnię, gdzie gary są brudne i w ogóle wszystko to razem nie wytrzymuje nawet takiej elementarnej krytyki. Ale zaczęłabym nie od pana Schetyny, ale generalnie od samej partii. Przecież oni znowu pokazali kuchnię i to właśnie taką bardzo byle jaką. Pokazali, jak bardzo skupiają się na sobie. Pokazali, jak bardzo ta ballada o podżynaniu gardeł tam gdzieś wewnętrznie tli się. A to jeszcze nie koniec. Notabene ku uśmiechowi konkurencji, bo jak pan Petru mówił, właściwie to się z panią Kopacz będę
dogadywałbym lepiej niż z panem Schetyną, to to jest przecież takie puszczenie oka do publiki. No zobaczcie, co oni wyrabiają. Tak na dobrą sprawę zależy na stołkach, prestiżach. Naprawdę wizerunkowo to jest fatalne. I teraz sam pan lider Schetyna. Bo gdy... Ja bym panu przyznała rację, redaktorze Atoli. Jeżeli w tej sytuacji wychodzi pan Schetyna i mówi dokładnie tak. No, prowadziliśmy rozmowy. Tak, prowadziliśmy rozmowy. Tak, i z tych rozmów wyciągamy wnioski. To przypomina mi się stary schemat. Prowadziliśmy rozmowy w atmosferze szczerości i wzajemnego zrozumienia. I one prowadziły do konstruktywnych wniosków. Jak można nie przygotowywać się tak dalej? Przepraszam, ale pan prezydent po różnych wielu spotkaniach, czy pani premier Szydło też wychodzi na konferencji przed kamery dziennikarzy i podobne komunikaty, podobne ogólniki. Przepraszam, ale to jest troszkę inteligenckie myślenie. Co z tego, że pan prezydent też to robi? W tej chwili mówimy o wizerunku kogoś, ale tego typu kogo pan wskazuje, też biorą... moment, jako ewentualnego wodza opozycji. To może państwa poprosić. Przepraszam, powinien on być, ale czy ten... Ja chyba się zgadzam ze wszystkim, co państwo mówią rzeczywiście, bo ja bym jedną tutaj rzecz dodał tylko. No, na opozycji jest taka sytuacja, że musi się pojawić lider. I to niekoniecznie musi być któryś z aktualnych. Wcale to nie musi być, ale moim zdaniem będzie tutaj w tej sprawie walka, bo w tej chwili mamy dwóch najsilniejszych, to jest Grzegorz... Jeden na białym koniu ma wracać. Grzegorz, zostawmy. Może to na razie, jeszcze nie wiemy. W tej chwili mamy dwóch. Mamy tak naprawdę Grzegorza Schetynę i mamy Ryszarda Petru. No i oczywiście któryś z nich zostanie tym liderem całej opozycji, albo będą się zwalczać. Więc to jest taka, zwróćcie uwagę na to również, że tutaj musi dojść do przesunięcia przewagi na którąś stronę. I ten pojedynek warto obserwować. Teraz następna rzecz. Nie może żadna partia marzyć o tym, że ludzie ją poprą, jeżeli partia zajmuje się tylko i wyłącznie pokazywaniem garów, czystych czy brudnych. Tak jak pani powiedziała. Żebyśmy chcieli kogoś poprzeć, to musi pojawić się ktoś, kto nam przedstawi jakąś wizję świata. Potrzebna jest strategiczna wizja Polski, do której my chcemy dążyć, a oni chcą, mają plan, żeby do niej dojść. Ale panie redaktorze, dopóki tego nie ma... Zostałości po Tusku, które mówią, jak masz wizję, to idź do lewego. Nie czepiajmy się słów, dajcie mi dokończyć. Nie czepiajmy się słów, bo jeżeli będziemy analizowali słowa, które wszyscy po drodze politycy wypowiedzieli, to się okaże, że słowa nic nie znaczą. Potrzebne jest wrażenie, że ktoś wie, co robi i dokąd nas prowadzi. Takie wrażenie w tej chwili stwarza tylko PiS. Żadna inna partia w Polsce nie prezentuje w tej chwili w zasadzie żadnej wizji. Platforma koncentruje się tylko i wyłącznie albo na sporach wewnętrznych, czyli jak pani docent określiła, pokazywaniu brudnej kuchni, albo na atakowaniu PiS-u. To nie jest żadna wizja, atakowanie PiS-u. Więc muszą coś przedstawić. Z Nowoczesną jest ciutkę lepiej, natomiast Nowoczesna też zabrnęła w walki o Trybunał i wygląda na to, że też są cały czas na pozycji takiej, nie wiem, obrony czegoś, co ludzie w Polsce odrzucili. Potrzebne jest powiedzenie ludziom, dlaczego oprócz tego faktu, że oni będą w parlamencie, rządzie i gdzie indziej, dlaczego my mielibyśmy głosować na tych ludzi, co oni nam mają dać. Platforma nie potrafi nawet zebrać myśli i powiedzieć, co oni osiągnęli. Oni rządzili 8 lat. W tym czasie dokonało się w Polsce bardzo wiele zmian. W większości chyba dobrych. I nie zrobili blasu zamknięcia. Oni w ogóle nie potrafią się pochwalić najprostszą rzeczą. Są w takiej totalnej rozsądku. Ale Grzegorz Schetyna miałby się chwalić sukcesami Ewy Kopacz albo Donalda Tuska? No właśnie. Dlaczego tego nie zrobili? Ale to nie są sukcesy Donalda Tuska, bo słuchajcie, to jest tak, że to my, ludzie, my suweren, my małe firmy i duże i średnie, my obywatele coś robimy i zdobywamy.
Robimy to i lepiej to osiągamy w momencie, kiedy stwarzane nam są warunki do dobrego funkcjonowania. Kiedy nam nikt kija w szprychy nie wsadza, nie zabija nas podatkami, policją i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest żadna zasługa Donalda Tuska. No, nie wiem, że ja sobie posadziłem kolejne hortensje w moim ogrodzie. Naprawdę on z tym nie ma nic wspólnego. To jest, ale natomiast ta władza poprzednia miała to do siebie. No i to tam pozałatwiałaś.